Dzień dobry, witajcie. Ktoś gdzieś, kiedyś zadał mi pytanie: Panie Patryku, mam rzadki stolec i co robić? I okazało się, że ta osoba wcale nie miała biegunki. Cierpiała na zaparcie. Rzadki został słowo rzadki zostało użyte w znaczeniu rzadko występujący, z małą częstotliwością. I tytuł tego filmu również może wprowadzać nieco w błąd. Mianowicie dzisiaj będzie nie o rzadkim, luźnym stolcu, ale o rzadko występującym, czyli generalnie o zaparciu. Bo moi drodzy, jeżeli chodzi o biegunkę, to tutaj może być pewien paradoks często i rzadko. Natomiast jeżeli chodzi o zaparcie, to oddawanie stolca może być faktycznie rzadkie, ale w znaczeniu występujące rzadko z małą częstotliwością. Natomiast wiele osób pewnie już o tym wie, że prawidłowo powinniśmy wypróżniać się no, codziennie, ale dla każdej osoby istnieje pewien charakterystyczny wzór czy rytm wypróżnień. Mianowicie niektóre osoby wypróżniają się dwa, a nawet trzy razy na dobę, a niektóre osoby wypróżniają się nawet raz na dwa, trzy dni. I w obu przypadkach możemy mówić z prawidłowym rytmem wypróżnień, pod warunkiem, że jest on regularny. A więc, jeżeli ktoś ma na przykład taką tendencję, że oddaje stolec dwa razy dziennie, na przykład rano i wieczorem, od wielu lat to jest to jego norma. Jeżeli ktoś oddaje raz na dwa dni, od wielu lat to jest to jego norma. I kiedy. Pójdziecie kiedyś do lekarza z powodu jakiegoś problemu związanego właśnie z wypróżnieniami, to zapamiętajcie sobie, że nie to jest istotne, ile razy oddajecie stolec na dobę aż tak bardzo, mianowicie no chyba, że ktoś 10 razy na dobę czy raz na miesiąc, no to wiadomo, że tutaj to jest patologia. Bo jeżeli powiecie lekarzowi, że wypróżniacie się dwa razy na dobę, to może być norma, albo raz na dwa, trzy dni, to też może być wasza norma. Istotna jest zmiana rytmu czy częstotliwości wypróżnień. Bo jeżeli ktoś na przykład wypróżniał się raz na dwa dni, a teraz o, wypróżnia się dwa razy na dzień, to nadal jest to podręcznikowa norma, ale dla tej osoby już to normą nie jest i coś złego się z nią może dziać. Jeżeli ktoś wypróżniał się dwa razy dziennie i teraz zacznie się wypróżniać raz na trzy dni, to teoretycznie podręcznikowo jeszcze w normie, ale nie dla tej osoby i coś się z nią już może stać. Czyli pamiętajcie, że ważna jest zmiana rytmu i częstotliwości wypróżnień charakterystyczna dla danej osoby. Trzeba zwrócić i będzie wyczulonym na to, że coś się zmieniło w porównaniu do tego, co było w przeszłości. No, chyba, że ta zmiana była jednocześnie związana ze zmianą całkowitą, zmianą diety. Wtedy jest uzasadniona i zwykle nie są potrzebne dalsze badania, o ile nie występują jakieś inne objawy alarmowe, na przykład krew w stolcu, utrata masy ciała, wymioty itd. Natomiast już nie odbiegając za bardzo od treści tego filmu, to wiele osób zastanawia się, czy zaparcie może prowadzić do zatrucia organizmu, powodować pryszcze na twarzy, albo sprzyjać rozwojowi nowotworu, zwłaszcza raka jelita grubego. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Generalnie jest w tym trochę prawdy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mamy zaparcie, oddajemy rzadko, czyli z małą częstotliwością stolec, to związki takie jak na przykład azotany czy azotyny, które przyjmujemy razem z mięsem, ale także w warzywach. Dużo azotanów jest na przykład w sałacie, jest na przykład w rukoli, w takich warzywach jak marchew czy rzodkiew również może być sporo azotanów, buraki czerwone, to zwróćmy uwagę, że przy... Małej częstotliwości wypróżnień istnieje większa, większy czas pobytu, dłuższy czas pobytu treści jelitowej w jelitach, w związku z czym jest więcej czasu, aby azotany zredukowały się do azotynów i później uległy już, no uległy już niestety przekształceniu w nitrozoaminy czy L-nitrozozwiązki w reakcji z aminami powstającymi z dekarboksylacji aminokwasów, aminokwasami bądź peptydami. Czyli dłuższy pasaż jelitowy, powstawanie zaparć, może być związane z większą ilością powstających nitrozoamin na diecie bogatej w azotany, czy zawierającej również azotyny. Zwłaszcza jest to dieta, która dostarcza mięso, Peklowane właśnie saletrą, bądź konserwowane azotynami. Dlaczego? Dlatego, żeby powstały amin, amin, nit, N nitrozoaminy, to potrzebne są azotyny. A w zasadzie tlenek azotu 3 bądź kation nitrozoniowy, który powstaje, są tymi bezpośrednimi czynnikami nitrozującymi, ale potrzebne są również aminokwasy. Mięso jest źródłem aminokwasów. Może być również źródłem. Azotynów, jeżeli azotany pod wpływem flory bakteryjnej ulegną do nich redukcji. A n-nitrozoaminy, które z nich powstają, a ściślej mówiąc n są prawdopodobnie bądź przypuszczalnie rakotwórcze, czyli według IARC mają kategorię najczęściej 2A lub 2B. Czyli to są czynniki rakotwórcze. Generalnie, jeżeli weźmiemy też pod uwagę, że stolec dłużej zalega w naszych jelitach i tworzy się zaparcie, to mogą być z tym związane pewne choroby, nawet cywilizacyjne, takie jak na przykład uchyłkowatość jelita grubego, rozwój gruczolaków, które później mogą również przekształcić się w adenokarcinoma, czyli w gruczolako raka jelita grubego, który jest rakiem, tak? Ale również podczas zaparć mogą występować bardzo przykre w objawach problemy proktologiczne na przykład hemoroidy krwawienie z uszkodzonej błony śluzowej odbytu i odbytnicy ale także na przykład szczelina odbytu która goi się ba bardzo trudno jest przypadłością bolesną i również może być związana na przykład między innymi z zaparciem jest jeszcze jedna sprawa w jelitach powstaje skatol indol są to związki Heterocykliczne związki organiczne, które mają raczej niewielką toksyczność, bo ona wynosi no, powyżej 1000 mg na kilogram masy ciała, dosis letalis. Natomiast mogą też powstawać aminy biogenne, czy takie aminy jak na przykład putrescyna i kadaweryna, których toksyczność już też może być nieco nawet większa, czyli Trzeba pamiętać, że w skład kału wchodzą również związki, które mogą wywierać działanie szkodliwe na organizm, jeżeli się wkłaniają. Takie jak skatol, indol czy na przykład aminy biogenne jak putrescyna i kadaweryna powstające z dekarboksylacji aminokwasów. Zwłaszcza dużą rolę odgrywa tutaj tryptopan. Takie związki jak na przykład skatol też mocno cuchną, jeżeli są w większym stężeniu, więc nadają. Mają zapach gówna, więc nadają kałowi tę swoistą woń. I jako ciekawostkę dodam, czy powiem, że skatol może być stosowany jako aromat w papierosach. To ja dziękuję za taki aromat. Ale może być również wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym. To teraz drogie panie już wiecie dlaczego te markowe perfumy, ich skład jest objęty tajemnicą. Bo Skatol w niskim stężeniu ma zapach jaśminu lub pomarańcz. A żaden producent nie pochwali się, że jego zapach pochodzi wprost z odbytu. W związku z tym ta cała tajemnica perfumeryjna. Oczywiście to jest trochę żart, dlatego że wcale nie jest powiedziane, że Skatol teraz jest w markowych perfumach używany. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że w wyniku zaparć w większej ilości mogą powstawać pewne gazy jelitowe. Mogą to być gazy bezwonne, ale łatwopalne, jak na przykład wodór czy metan, ale mogą to być strasznie cuchnące typy, takie jak na przykład siarkowodór, albo merkaptany, takie jak na przykład metanotiol. Czy organiczne związki siarki, co sprawia, że to wszystko bardzo mocno później śmierdzi. I takie stolce, które towarzyszą zaparciu, mogą również być cuchnące. Natomiast, moi drodzy, podsumowując ten film, trzeba zwrócić uwagę na to, że faktycznie zaleganie stolca wili, tworzenie czy powstawanie zaparć nie tylko może prowadzić. Bezpośrednio do problemów czy schorzeń, o których powiedziałem wcześniej, ale ze względu na powstające lotne związki, które się wchłaniają, tak? Bo gazy nie tylko wypuszczają, wychodzą przez nasz odbyt, ale jako związki o małej masie cząsteczkowej dyfundują przez błonę komórkową i mogą się wchłaniać. A to wcale nie jest miłe, jak komuś się wchłania wodór, metan, siarkowotór, czy na przykład związki, lotne związki siarki, tak? mogą zatem mieć wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, ale również powstające związki o charakterze amin biogennych czy heterocykliczne związki organiczne, tak jak skatol, indol, także mogą wywierać efekt drażniący, jeżeli stolec długo zalega w naszych jelitach. Czyli to bardzo ważne, żeby dbać o odpowiednie wypróżnienia, regularne. W jaki sposób to można zrobić? Przede wszystkim stosując odpowiednią dietę, czyli w tym przypadku na przykład właśnie bogatą w błonnik, jeżeli pojawią się zaparcia. Efekty lekko przeczyszczające mogą mieć kwasy organiczne, więc sok z kiszonego ogóra, może być ten od znachora, nadaje się właśnie, jeżeli komuś coś zalega w jelitach, sok z kiszonego buraka, z kiszonej kapusty, Produkty fermentowane, tak jak zsiadłe kwaśne mleko, warzywa i owoce zawierające błonnik i spożywanie czy wypijanie dużej ilości płynów. Jeżeli już musimy sięgać po jakieś środki z apteki, to najłagodniej działa przede wszystkim no, laktuloza, która de facto jest cukrem fermentującym w przewodzie pokarmowym, prowadzącym do wytwarzania kwasów organicznych działających łagodnie przeczyszczająco. Sok z aloesu, czy na przykład parafina płynna, też wydają się być w miarę bezpieczne, a przy tym dosyć skuteczne. Moi drodzy, widzieliście, widzieliście ten ostatni film Zaparcie? Nie? Ha, bo jeszcze nie wyszedł. Moi drodzy, a propos, właśnie dzisiejszego filmu to moja teściowa skarżyła się na motyle w brzuchu. Myślała, że tą miłość, a to tylko było zaparcie. Już miała iść do egzorcysty, ale gdy nażarła się śliwek suszonych, popiła z siadłym mlekiem i jeszcze kuflem piwa, to okazało się, że demon szybko opuścił jej ciało. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!